Nierychło pokasłując, przywlókł się na górę jaśniach. Zaraz wypełzł ze swojej nory na jaśnię białego balkonu i rozpostarł się na długim leżaku. Wyglądał na tle iskrzącego się marmuru z Carrary jak brzydka, szara liszka. Słońce raziło go w oczy, więc je oczy przymknął i osłonił czoło białą czapeczką. Chude ręce zwisały jak utrupa. Długie gnaciska tkwiły bezładnie, jak złożone cepy. Ewa przypatrywała mu się z ironicznym uśmiechem. Przyszła jej do głowy dziwna myśl: po co też taki gad żyje na świecie? Jeżeli bowiem żyje ten z dołu, Kamilek de Moulin, no to zrozumiałe. Może wleść na wieżę, gdyby tam powiewała jedwabna halka. Może się wdrapać po gładkim murze, na wieżę, w pizie, jeżeli mu stamtąd posłać powietrznego całuska. Skoczy do studni, gdyby tam wrzucić pachnącą różę. A taki, gdyby mu powiedzieć, jaśniachu, jaśniachu, kocham cię. Zastanowiłby się z pewnością przede wszystkim, czy on ma prawo kochać się, a następnie, czy już wszyscy ludzie także kochają, a dopiero na końcu, czy mu to nie zaszkodzi na kaszel i system nerwowy. Jest jedno miejsce w Hamlecie, gdzie ten utrapiony mówi: Tabliczki, warto abym na nich umieścił, że można się uśmiechać, a być łotrem. Pamięta to pani? Gdy spotkał ducha, rzeczy jaśniach, nie podnosząc głowy ani powiek. Nie pamiętam jest to nieśmiertelne. Cóż w tym jest tak nieśmiertelnego? No, chciał zapisać co prędzej tę myśl, która się wysunęła jako odkrycie ze wszystkiego, z całego ogromu życia. Widzi pani, chciał zapisać prawdę, która stała mu przed oczyma przez chwilę, jak ostatni wynik jako różnica zostająca z całego życiowego obrachunku, ze wszystkiego waru spraw otaczających, z uwag nad ludźmi, nad ich czynami i nad naszą o nich myślą. Jest to ostatnie, co jest, ostatnie słowo zamienione przez cierpienie na brylant prawdy. Jeśli takiej myśli nie zapisać, to się rozwieje, zniknie, bo te myśli są najtrudniejsze. Znikają jak cudne sny. A to i panu zdarza się mieć takie myśli? spytała, żeby tylko coś powiedzieć. Drwi sobie pani ze mnie, a jednak tak jest, niestety. Czasem przeszywają mnie te myśli nieznośne. Zwykle w takich razach nie mogę pisać. Dlaczego? Bo leżę jak kłoda, albo jestem zabity na duszy, i wszystko mi jest jedno. Jest taka myśl, ale cóż z tego, że jest? Po cóż ona i na co komu się przyda? Niech przepada wraz ze mną. Ewa zamilkła, ponieważ nie patrzał na nią, więc poziewała w sekrecie. Po znacznym odstępie milczenia rzekła: Jeżeli pana osaczy kiedy owa niezwykłość myślenia, a nie zechce się panu pisać, proszę mi zwierzyć ustnie owe myśli. Niech je pan podyktuje. Piszę bez błędów ortograficznych. He, <laughs> Naprawdę, bez błędów. Takie myśli poety Jaśniacha Bandosa mogą nawet mieć księgarską wartość. Powiedzą księgarze, że podrobione ad hoc przez socjał, w tym bardziej, że autograf nie jego. Z treści poznają lwie pazury, prędzej strzępy lwiego ogona, ale niech tam jeszcze trochę rozjuszeń dziennikarzy i wszelkiego rodzaju ręciarstwo, niech pani pisze. Ale w czym nie ma papieru? To też niech pani kupi zielony kajet na Place de Palmiers. Jest tam po lewej ręce taki sklep. Flaszka atramentu tudzież godziwą obsadkę ze stalówkami. All right. Na tytule można napisać testament Zdychającego. Cały czas wiosenny upłynął wśród dziwacznych, choć monotonnych zdarzeń. Jaśniach był coraz ciężej chory, chudł, nie sypiał i popadał w roztrój coraz cięższy, nie zdając sobie sprawy, jakim się to dokonało sposobem Ewa poczęła się nim opiekować jak szarytka czy siostra. O każdej porze dnia i nocy wchodziła do jego numeru i spełniała wszelkie czynności, których służąca hotelowa z pewnością by wykonać nie chciała. Jeżeli podczas dnia, jaśniach leżał w łóżku, co się najczęściej zdarzało, opiekowała się jego spokojem. Miał ten termin głębokie znaczenie, ponieważ najlżejszy szelest, świergot ptaków, Daleki okrzyk dzieci, pianie koguta, szczekanie psów, kroki na schodach, szczęk nożów w kuchni, rozmowa w sąsiednim pokoju itd., przyprawiały go o rozpacz. Trzeba było temu wszystkiemu zapobiegać. Wynikły stąd tysiączne, a najpocieszniejsze awantury. Trzeba było wykupić i wyłapać w całej dzielnicy koguty, osobiście wypędzać ze strychu zagnieżdżone tam koty. Miałczące oczywiście po nocach. Samo się przez się rozumie, że przemyślni Korsykanie podpuszczali później koguty, a żeby je wkrótce za drogie pieniądze sprzedawać i za jeszcze droższe ścigać. Szczególnie jeden szybkonogi kałakut, wrzaskliwy jak roznosiciel gazet, stał się straszliwą wprost zmorą jaśniacha. Sama obawa, że straszne pianie nocne rozlegnie się, nim świt zarumieni wody zatoki, wprawiała chorego już z wieczora w stan rozpaczy. Toteż kiedy nareszcie pewien czarnooki młodzian wszedł do pokoju, trzymając pod pachą wcielonego diabła, który łypał powiekami z udanym zdumieniem, Ewa wraz z milionem podziękowań rzuciła mu luidora. Tegoż dnia mniemany kogut w mocnych pętach na nogach skazany został na deportację i wywieziony przez Ewę osobiście na drugą stronę zatoki aż do Bastelikaccia. Dzieje niemniej złożone od Kogucich miało szczekanie pewnego psiaka w domku stojącym tuż nad morzem. Ewa musiała codziennie nad wieczorem udawać się do właścicieli psa z prośbą o zamknięcie go na noc. Ileż to razy biegła nad ranem, kołatała do okien i odpędzana grubiańsko prosiła o zamknięcie szczeniaka. Zaznajomiła się bliżej w ciągu tego czasu z kucharzem i wszelkiego rodzaju fortelami skłoniła go, żeby siekał cicho swoje frykasy, Albo wychodził z siekaczem w góry, poza ściany hotelu. Wszyscy mieszkańcy domu byli przez nią zobowiązani do zachowywania się w taki sposób, żeby bandos mógł mieć niezbędną ciszę. Każdy z tych zabiegów wymagał osobnego kunsztu. Opłacony był niemałym wydatkiem starań, miłości własnej i upamiętnił się dobrze. Ludzie nie wyrzekali się swych praw do hałasu, do śmiechu, do szczękania obcasami za darmo. Każdego z nich trzeba było jakoś zjednać dla sprawy, niemal kupić od niego prawa hałasowe.